Dzień dobry, kochani. Lecimy sobie z kolejnym odcinkiem Karol wśród pomp ciepła, czyli serwis pompy ciepła. Dzisiaj znajdujemy się w domu, w którym instalowaliśmy pompę ciepła 2 lata temu i odpowiemy sobie na pytanie, bo to jest troszeczkę inaczej. Mamy termostat, popatrzcie, tutaj mamy termostat i ten termostat dba nam o temperaturę i według niego jest zadawana oryginalny sterownik z pompy ciepła. Według niego jest dbana o temperaturę w domu, która ma wynosić 26 stopni. A tak docelowo ile ma być osiągnięte? O, bo jest nastawiony 26 stopni i ta temperatura nie jest osiągana. Pewnie dlatego, że jest za nisko ustawiona krzywa grzewcza, ale chwała za to. O tym jeszcze żona nie wie. Ale docelowo jest chyba 23 stopnie, tak? No, i jest to temperatura wystarczająca. Tak. Nie 19, kochani, 23 pompa też może być i zaraz zobaczycie, że może być też przyjemnie dla portfela. Niestety w tym lokum nie mamy zainstalowanego dodatkowego licznika energii elektrycznej. Z chęcią bym Wam pokazał. Będziemy bazować tylko na danych, które pochodzą z pompy ciepła, ze sterownika pompy ciepła. Mamy tu zainstalowaną pompę ciepła generacji J, jednowentylatorową, jednofazową o mocy 7 kW. W środku mamy urządzenie typu All-in-One Compact, czyli lodóweczka, nad którą mamy zainstalowane tylko rurki plus naczynie przeponowe na cele ciepłej wody użytkowej. Nie ma tutaj dodatkowego naczynia przeponowego, ponieważ wystarcza nam naczynie, które jest zbudowane w pompie ciepła. Jeżeli chodzi o parametry tego budynku, łączna powierzchnia ogrzewana to jest tutaj 100 metrów kwadratowych. Z garażem czy bez? Bez. Bez garażu. I garaż co? I garaż jest niegrzany. Ok, garaż niegrzany. Czy jest jakoś specjalnie wycieplona ta ściana między domem a garażem? Jest. Jest. Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o domek, jest to domek parterowy. Dach płaski tutaj był? Nie. Skośny? Czterospadowy. Budynek wybudowany z? Kramzyto beton. Czyli można powiedzieć wielka płyta praktycznie. No, ok, jeżeli chodzi o odnośnie ocieplenia, co mam na ścianach? Grafit standard 20 cm, czy? Jeżeli chodzi o pod posadzką, bo piwnicy tutaj nie mamy, tak? Nie ma. 10-15 cm czy coś więcej, czy nie wiadomo? Tego nie wiadomo. Ok, ale na pewno mamy jakieś ocieplenie, bo pewnie on jest wedle najnowszych wytycznych tych WT 2021. Jeżeli chodzi o ocieplenie poddasza, wełna, piana, celuloza. Celuloza, wdmuchiwana, czy? Ok, i ile mniej więcej jest? Około 20 cm, 25. Więc tak wyglądają parametry tego budynku, kochani. A teraz przechodzimy sobie do sterownika i robimy crème de la crème. A w sterowniku mamy coś takiego. Po pierwsze, jak podchodzimy do niego, to zobaczcie. Włączyłem teraz tryb cichy, bo zaraz zobaczycie, jak wygląda ilość włączeń. Mamy włączony, że jest taki temperaturka, tak, i sterownik, czyli jest brana temperatura z tego sterownika. Nastawione 26 stopni, klient nie kłamał. Klient tutaj podniósł sobie gdzieś około ile? Ten grzanie wody? No, pół roku temu, czy... Trochę wcześniej, jakieś parę... No, czyli powiedzmy, sezon grzewczy cały chodziło na bardzo niekorzystnych parametrach pompa ciepła, jeżeli chodzi o grzanie wody, ponieważ była temperatura nastawiona 55 stopni. Teraz zjechałem na 40 stopni i trzeba będzie zobaczyć, czy ta temperatura wystarczy przy odkręceniu na maksa ciepłej wody użytkowej, czy jest to za nisko i trzeba będzie ją podnosić, ale im niżej, tym energooszczędniej. A wynikało to wszystko z tego, tak wysoka temperatura nastawiona, ponieważ pod prysznicem nie leciała taka temperatura, jaka powinna, bo jest zepsuty termostat w baterii prysznicowej. Więc niestety, bateria fajna rzecz, ale może się czasem zepsuć. Ok, termostatyczna. Co tutaj jeszcze mamy? Lecimy sobie, wyłączymy sobie może, żeby do wszystkiego mieć dostęp. Lecimy sprawdzanie systemu. Zaczniemy od błędów. Zobaczymy, ile tego tutaj tego jest. Stafu. Historia błędów. Błędów brak. Ok, sprężarka. To, co Wam mówiłem. Popatrzcie, ilość włączeń po dwóch latach mam 3466 włączeń, 259 godzin pracy, więc stosunek jest troszeczkę większy włączeń do czasu działania, dlatego do temperatury w okolicach zera, a nawet minus 5, zalecam, żeby był włączony ten tryb cichy. Włączyłem go na dwójkę. Można go ewentualnie troszeczkę wyregulować. Co on nam zrobi? Zrobi, że
że ten cykl pracy pompy ciepła będzie nieco dłuższy, ponieważ będzie grzała ona z niższą mocą. Ok, lecimy sobie do grzałeczki jeszcze. 183 godziny działania, czyli wychodzi około ile? 90 godzin na rok, jeżeli chodzi o odnośnie godzin działania, czyli około 270 kWh na rok pożera nam grzałka. Czy dużo, czy mało? Odpowiedzcie sobie sami. Lecimy do poboru energii. Pobór energii, jeżeli chodzi o rok, wygląda całkowity tak, niski. Jeżeli chodzi o pobór energii w grzaniu, macie niecałe 1000 kWh. Jeżeli chodzi o produkcję ciepłej wody użytkowej, gdzieś około połowę z tego, 377 kWh. Lecimy szybko, produkcja energii, bo to nie ma co, ciach rocznie. I macie całkowita, grzanie, chłodzenie nie ma, ciepła woda użytkowa. Jak wychodzą copy, czyli to, co mi się na sztuczny miód lubią najbardziej. Ciach. Całkowicie 3,8. W grzaniu 4,0. Mamy tu 100% podłogówkę, o tym nie powiedzieliśmy. Nie ma tutaj sterowania strefowego, prawda? Nie. Jest wszystko wyregulowane na rozdzielaczu rotametrami na przepływach. Pytanie, czy temperatura jest przez cały ten sezon grzewczy dość dobrze utrzymywana na stałym ten 23 stopnie wymagane, czy są dość duże rozbieżności? Jak to wygląda między pokojami? Jest bardzo równo. Dobra, widzicie jak to można, czyli nie do końca trzeba mieć ogrzewanie strefowe i to wszystko, kochani, działa. Jeżeli chodzi o ciepłą wodę użytkową, to popatrzcie, 3,2. Dlaczego 3,2? No wiecie dlaczego, dlatego, że była ustawiona ciepła woda użytkowa na bardzo wysoki parametr i niestety, patrząc, że mieliśmy to przez cały sezon grzewczy, no to będzie ta sprawność wody stosunkowo niska, chociaż 3,2 nie jest jeszcze sprawnością żenującą. Co sobie jeszcze polecimy? Polecimy sobie, kochani, jeszcze do ustawień, jak wygląda krzywa, grzanie, nastawa, krzywa, 38 przy minus 20, 22 dopuszczone przy plus 15. Co jeszcze tutaj zmieniliśmy? Zmieniłem tyle, że temperatura zewnętrzna wyłączenia grzania była 18 stopni, zmieniłem na 15 stopni. Klient będzie sobie tutaj testował. Jeżeli będzie za zimno w okresach przejściowych, to tą temperaturę trzeba będzie podnieść z powrotem na, nie wiem, 16, 17, 18 stopni, ale myślę, że to nie będzie występowało, a przyniesie wymierne efekty, ponieważ w nocy temperatura Wam spada. Jeżeli macie tylko zezwolenie grzania, czyli macie słoneczko na przykład i grzanie ciepłej wody użytkowej, to takie nagrzewanie może się załączyć. I zmieniłem tutaj jeszcze deltę z 5 na 4 stopnie. I tak wygląda w sumie wszystkie zmiany, jakie tutaj zrobiłem. Sprawdziłem jeszcze zbiornik, jak to wygląda, jeżeli chodzi o czasy działania, jeżeli chodzi o czasy między przerwami, że tak powiem, ponownego wygrzewania zasobnika. Delta, kiedy ma się załączyć ponownie wygrzewanie zbiornika, 5 stopni, czyli standardowo. I nie mamy tutaj włączonej dezynfekcji termicznej. Dobra, kochani, to jest wszystko chyba, co chciałem Wam w tym szybkim filmiku powiedzieć. Mam nadzieję, że się podobało, że było coś innego. Można jak najbardziej sterować pracą pompy ciepła za pomocą tego sterownika. Powiem szczerze, ja bardziej wolę działać w oparciu o krzywą grzewczą. Uważam, że to jest jeszcze lepsze rozwiązanie niż współpraca z tym sterownikiem. Ogólnie do Panasa można by było dorzucić na przykład jeszcze zewnętrzny czujnik temperatury, bo z tego, co kojarzę, to rozdzielczość tego sterownika, jeżeli chodzi o badanie temperatury, jest dość duża. Tutaj histereza jest chyba dość duża, a zakładając taki czujnik temperatury, ta histereza jest mniejsza, więc lepiej powinno to jeszcze działać, jeżeli chcecie w oparciu o temperaturę powietrza. Oczywiście można też zrobić inaczej, można zrobić tak, że mamy krzywą grzewczą. Dodatkowo wkładam sobie jakiś prosty termostat typu on-off, typu Eurostar czy jakikolwiek inny ze stykiem bezpotencjałowym. I jesteśmy w stanie jeszcze dodatkowo wyregulować sobie od temperatury powietrza właśnie działanie pompy ciepła. Jeżeli chcecie zadbać jeszcze o większy komfort, no to oczywiście możecie zainwestować w ogrzewanie strefowe, ale jak to Wam pokazuję podczas przeglądów, nie jest to gadżet, który jest najbardziej potrzebny. Jeżeli godzicie się na to, że jeżeli nastawiacie na przykład 22 stopnie, będziecie mieli przez cały sezon grzewczy od 21 do 23 stopni i tak takie wahania temperatury są dla Was akceptowalne, to bez problemu jesteście w stanie przepływ wyregulować na rozdzielaczach i nie potrzebujecie inwestycji w ogrzewanie strefowe, które
podraża cały układ, komplikuje nam trochę maszynownię, bo potrzebujemy dodatkowy bufor plus zawór nadmiarowo upustowy. Generalnie, jak dla mnie, nie jest to do końca uzasadniony wydatek. Jeżeli chcecie poszukać oszczędności i zaoszczędzić 10-15 tysięcy, w zależności czy to robicie sami czy firmą, to wiecie, co możecie, a z czego możecie zrezygnować. I tyle chciałem wam powiedzieć w tym filmie. Do zobaczenia w następnym filmie z serii Karol na przeglądach pomp ciepła albo montażu. Na razie.